Cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Postapokaliptycznie. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, czym jest Nero z Days Gone, więc rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was do odsłuchu. Nero jest agentem rządu Stanów Zjednoczonych, mając zadanie reagowania na katastrofy i inne sytuacje awaryjne. Nero był szeroko krytykowany za niezdolność do powstrzymania wirusa. Podczas wydarzeń w Days Gone Nero wydaje się być jednym z ostatnich pozostałych aktywnych oddziałów rządu Stanów Zjednoczonych przed wybuchu epidemii. Nawet po dużej porażce pozostały personel Nero nadal bada infekcję, a żołnierze i badacze są od czasu do czasu spotkani w trakcie gry. Żołnierze i inny personel Nero są niezwykle dobrze uzbrojeni i wyposażeni, wykorzystują i utrzymują funkcjonalne helikoptery, kombinezony, hazmat i karabiny maszynowe, pozostając najlepiej wyposażoną frakcją nawet 2 lata po początkowej epidemii. Jest prawdopodobne, że żołnierze Nero w żółtych kombinezonach na spotkaniu w grze są obecnymi lub byłymi członkami armii Stanów Zjednoczonych, ale nie wiadomo w jakim zakresie wojsko lub inne jednostki rządowe nadal działają, jeśli w ogóle. Zniszczony lub porzucony sprzęt Nero jest rozrzucony po całym środowisku gry. Często widziany w opuszczonych punktach kontrolnych Nero, stacjach badawczych i obozach dla uchodźców, sporadycznie spotyka się także zwłoki personelu Nero. 2 lata temu, podczas sceny otwierającej, widać się dwa mrapy, pojazdy przed zasadzką, wyposażone w karabiny maszynowe Browning N2HB kaliber 50 mm, były prawdopodobnie używane do ochrony personelu Nero i uchodźców podczas ewakuacji z miasta. Nawet na początku epidemii sytuacja była tragiczna, ponieważ wszystko na wschód od rzeki Mississippi zostało opanowane. W miarę jak sytuacja stopniowo się pogarszała, Nero próbował powstrzymać falę infekcji, zakładając posterunki i punkty kontrolne, aby ochronić cywilów, ale przez wydarzenia w grze większość została całkowicie opanowana, ponieważ opuszczone stacje można napotkać przez całą grę. Wydaje się, że były one wykorzystywane jako miejsca do identyfikacji i eliminacji zarażonych uchodźców oraz do przekierowywania ludności cywilnej do bezpiecznych stref. Chociaż wiele z nich zostało rozlokowanych w dziczy, zrobili bardzo niewiele, aby powstrzymać liczbę zarażonych i dziwaków w okolicy. Według jednego znalezionego nagrania, aż 17 punktów kontrolnych Nero zostało przekroczonych w mniej niż 6 godzin. Jeden punkt kontrolny znajdował się przy kluczowej szynie kolejowej, aby łatwo transportować zwłoki, które następnie zabrano do masowych grobów, aby je zakopać i spalić. Co najmniej jeden pociąg zamienił i uderzył w punkt kontrolny Nero. Warto zauważyć, że obóz uchodźców 13 Delta lub 13D został opanowany przez dużą hordę dziwaków, co spowodowało śmierć ponad 3000 cywilów i zniszczenie co najmniej 4 helikopterów Nero z innych obszarów w stanie, które przeniosły się do obozu w celu wzmocnienia. Chociaż zanim wszystkie obozy zostały opanowane lub opuszczone, w lokalizacjach Nero znaleziono 2 nagrania, 1260 i 1381, które zdało się wskazywać na dwie rzeczy. W Portland, w stanie Oregon, znajdowała się siedziba Nero i odpowiednio do Waszyngtonu była wyraźna linia komunikacyjna. Obozy i punkty kontrolne Nero napotkane podczas gry są zauważalnie słabo bronione. Mury worków z piaskiem, łańcuchowe ogrodzenia i zapory z Jerseyu stanowią większość struktur obronnych. Niewiele pojazdów lub sprzętu wojskowego jest widocznych, z wyjątkiem co najmniej jednego pojazdu opancerzonego zauważonego w punkcie kontrolnym Horse Lake Nero. Ponadto w obiektach Nero wyraźnie brakuje broni wojskowej, takie jak gniazda karabinów maszynowych, drut kołczasty lub pojazdy opancerzone, takie jak MRAP i Humvees. Nie wiadomo, czy to dlatego, że wsparcie wojskowe było niedostępne, zostało przekroczone lub po prostu nie przydzielono sił wojskowych. Lokalne wsparcie policji wydawało się skromne, ponieważ tu i ówdzie widuje się tylko sporadyczny rdowóz policyjny. Jednak po południowej stronie mapy, gdy jest mniej punktów kontrolnych Nero, ale policja i inne pojazdy ratunkowe
i transporty wojskowe są znacznie bardziej obecne w całym obszarze. W jednym obszarze widać kilka policyjnych krążowników blokujących jeden most, ale nie wiadomo, czy było to miejsce ostatniego boju, czy tylko środek mający na celu powstrzymanie powodzi uchodźców przed zalaniem tego obszaru. Punkty kontrolne są znacznie bardziej wzmocnione przez policję, postrzegane jako wsparcie i zaśmiecone zwłokami personelu bojowego Nero. Największy obóz dla uchodźców początkowo znajdował się na południu na kampusie Kemult College i powstał, zanim okazało się, że hordy dziwacznych migrują autostradami, obok których niestety znajduje się uczelnia. Pomimo faktu, że jego ogrodzenie obwodowe zostało wzmocnione przedmiotami i deskami na całym kampusie, obiekt został opanowany do czasu rozgrywki. Kampus ma górę po zachodniej stronie, naturalną barierę obronną i klify, wszędzie indziej z tylko trzema wejściami do kampusu. Boisko piłkarskie w pewnym momencie mieściło dużą liczbę Nero oraz personelu wojskowego i sprzętu. Nagranie Nero, znalezione w MMU na boisku piłkarskim, ujawnia, że Nero i inny upoważniony personel po cichu ewakuowali się na 6 helikopterach. Gdy nagranie satelitarne ujawniło, że setki tysięcy dziwaków zbliżały się się autostradami 97 i I-5, ponad 3000 uchodźców zostało porzuconych przez Nero i nawet nie zostali ostrzeżeni, nie dając im nawet szansy na ucieczkę. W pewnym momencie sytuacja stała się tak tragiczna, że Nero został zmuszony do całkowitego wycofania się z tego obszaru. Porzucając hordom pozostałe bezpieczne strefy i punkty kontrolne, nawet 2 lata później helikoptery Nero nadal okresowo zapuszczają się w ten obszar, wysyłając zespoły żołnierzy i badaczy do badania postępu wirusa. Personel Nero nie stara się zachować prawa i porządku, a nawet chronić pozostałych cywilów. Zamiast tego decyduje się na monitorowanie postępu infekcji ze swoich bezpiecznych stref. Wielu badaczy Nero, uzbrojonych i nieuzbrojonych, miało doświadczenie w badaniach naukowych, czy to po prostu na kursach szkolnych, czy w drobnych pracach. Jest prawdopodobne, że żołnierze Nero napotkani w grze to obecny lub były personel wojskowy USA. Jaka jest rola, jaką armia USA odgrywa w Nero, jest w większości nieznana. Ale jest bardzo prawdopodobne, że Nero przyjął nad nim kontrolę, gdy sytuacja się pogorszyła. Żołnierze Nero pojawiają się w trakcie gry, towarzysząc swoim badaczom, gdy wykonują swoje obowiązki. Ci ciężko uzbrojeni opancerzeni żołnierze noszą żółte kombinezony ochronne z hełmami oprócz zbrojnika tlenu na plecach podłączonego do aparatu oddechowego. Są uzbrojeni w broń podobną do pistoletów maszynowych MP5 i są upoważnieni w stanie wojennym do strzelania do pozostałych cywilów, wrogich lub nie, na widoku. Podczas gdy uzbrojeni członkowie Nero mają rozkaz strzelania do każdego, kogo zobaczą, dziwaka lub cywila, wydaje się, że istnieje wiele protokołów do przestrzegania przez personel Nero. Zauważono, że naukowcy Nero działają w ramach co najmniej jednego znanego protokołu, protokół 2.7, który stwierdza, jeśli napotkasz cywili, nie masz nawiązywać kontaktu. Zwłoki personelu Nero można dostrzec w pozostałościach punktów kontrolnych Nero i helikopterów. Mimo że ich mundury zapewniały znaczną ochronę przed infekcjami przenoszącymi drogą powietrzną lub rozpryskami krwi, podobno nie mogli się równać z fizycznymi atakami dziwaków. Chociaż w okolicy znajdowała się znaczna liczba personelu Nero, a prawie wszystkie ich obozy i punkty kontrolne zostały zajęte z powodu samej liczby dziwaków w grze, nie widać prawdziwych dziwaków w mundurach Nero. Także cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co poprawić i generalnie co mam poprawiać. Lekko czasami można mnie było nie zrozumieć, ale to przepraszam mi na mojej dykcji. I również mogę mieć dziwny głos przez to, że mam straszny, ale to straszny katar. Bo mam alergię na pyłki, więc no, mam nadzieję, że to jest wybaczalne. Także cóż, ja się z wami żegnam, subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie i cóż, no, polecajcie kanał znajomym i zapraszam was na kolejne odcinki postapokaliptycznie i kolejna gra to będzie The Last of Us 2 oraz potem Dying Light, a potem
Zobaczycie, w końcu będzie powrót. No, wiecie chyba, jaki powrót asasynów, także hej, hej.